tym razem w Tymsu, 12 km na zachód od Krakowa. Chciałem tutaj się przeprawić, ale ni słychu, ni widu. Trzeba po prostu pojechać parę kilometrów w górę i wspólnie ze mną przepłyniecie przez Wisłę na jej prawy orograficznie brzeg. Teraz taka króciutka panoramka o zachodzie słońca w złotej godzinie. I już jeziorzany, za chwileczkę będę jechał promem. Piękny zachód słońca. Szuwary. Promem w Jeziorzanach, no to już praktycznie miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc. Do 21 jest czynna ta przeprawa. Dla rowerzystów, samochodów generalnie gratis, fajna sprawa, także mała taka sprawa. Jeszcze rzućcie okiem. Ewentualnie co łaska, jak widać tutaj właśnie w tej części. Proszę, dwa auta i trzech rowerzystów na takim malutkim promie. Jeziorzany. No i tak, kochani, prom znowu odpływa. Dzięki za ten króciutki udział w tym vlogu. Zobaczyliście Wisłę w złotej godzinie. Ale chwileczka, gdzie ja przejechałem tym promem? Więc wjechałem na taką wyspę sztuczną, bo to jest tutaj kanał Ulgi łączany z Kawina i tutaj teraz dopiero będę się mógł przedostać na normalną część lądu. Ten kanał powstał dla odciążenia Wisły w czasie wielkich powodzi. Także tutaj to jest nie Wisła już, a kanał łączany z Kawina. Ten kanał miał na celu zasilanie tutaj elektrociepłownie w Skawinie. Te kominy, co widać. I po kwadransie od promu i tego kanału dojeżdżamy do opactwa w Tyńcu. Tutaj polecam doskonałe piwo rzemieślnicze browaru Tyniec. Oczywiście powód autobusem.